Podpunkt 3. Zmieniony charakter formy wartości. Tak więc towary wyrażają swą wartość. 1. W sposób prosty, bo w jednym tylko towarze. 2. Jednolicie, bo w tym samym towarze. Ich forma wartości jest prosta i wspólna, a więc ogólna. Formy 1 i 2 wyrażały jedynie to, że wartość towaru jest czymś różnym od jego własnej wartości użytkowej, czyli od jego ciała towarowego. Pierwsza forma prowadziła do równań w rodzaju 1 surdut równa się 20 łokciom płótna, 10 funtów herbaty równa się 1 drugiej tony żelaza itd. Wartość surduta jest wyrażona jako coś równego płótnu, wartość herbaty jako coś równego żelazu itd. Ale te wyrazy wartości surduta i herbaty, owo coś równego płótnu, coś równego żelazu, różnią się między sobą tak samo jak płótno i żelazo. Oczywiście forma ta występuje w praktyce jedynie w samym zaraniu wymiany, kiedy to produkty pracy tylko niekiedy i przypadkowo przeistaczały się w towary. Druga forma, dokładniej niż pierwsza, odróżnia wartość towaru od jego własnej wartości użytkowej, gdyż wartość np. surduta przeciwstawia się teraz jego formie naturalnej, w najrozmaitszych postaciach jako coś równego płótnu, żelazu, herbacie itd. Wszystkiemu byle nie surdutowi. Z drugiej strony, wszelki wspólny wyraz wartości towarów jest tu wprost wyłączony, gdyż w wyrazie wartości każdego towaru wszystkie inne towary występują obecnie tylko w postaci ekwiwalentów. Rozwinięta forma wartości występuje faktycznie dopiero wtedy, gdy wymiana jakiegoś produktu pracy, np. bydła, na różne inne towary nie zdarza się już tylko wyjątkowo, lecz wchodzi w zwyczaj. Nowo otrzymana forma 3 wyraża wartości świata towarów w jednym i tym samym odrębnym rodzaju towaru, np. w płótnie, i przedstawia w ten sposób wartości wszystkich towarów przez przyrównanie ich do płótna, jako coś równego płótnu. Wartość towaru różni się teraz nie tylko od wartości użytkowej tego towaru, ale od wszelkiej wartości użytkowej. I właśnie dzięki temu występuje jako coś wspólnego mu z wszystkimi towarami. Dopiero więc ta forma rzeczywiście łączy wzajemnym stosunkiem wszystkie towary jako wartości, czyli przeciwstawia je sobie wzajemnie, jako wartości wymienne. Obie poprzednie formy wyrażają wartość każdego towaru bądź w jednym, jedynym, odmiennym odeń towarze, bądź w szeregu licznych, różnych odeń towarów. W obu wypadkach nadanie sobie formy wartości jest, rzec można, prywatną sprawą towaru, którą załatwia on bez udziału innych towarów. Te odgrywają wobec niego rolę bierną rolę ekwiwalentów. Natomiast ogólna forma wartości powstaje tylko jako wspólne dzieło świata towarów. Towar przybiera ogólną formę wartości tylko dlatego, że jednocześnie wszystkie inne towary wyrażają swą wartość w tym samym ekwiwalencie i każdy nowo przybyły rodzaj towaru musi je naśladować. Przez to uwidacznia się, że przedmiotowość wartości towarów, skoro jest tylko bytem społecznym tych rzeczy, może być wyrażona jedynie przez całokształt ich stosunków społecznych. A więc ich forma wartości musi być formą posiadającą walor społeczny. Wszystkie towary przyrównane do płótna występują obecnie nie tylko jako jakościowo równe, jako wartości w ogóle, ale jednocześnie jako wielkości wartości porównywalne ilościowo, ponieważ jeden i ten sam materiał, płótno, służy im jako zwierciadło ich wartości, wartości te służą sobie nawzajem jako zwierciadła. Na przykład 10 funtów herbaty równa się 20 łokciom płótna i 40 funtom kawy równa się 20 łokciom płótna. A zatem 10 funtów herbaty równa się 40 funtom kawy. Czyli 1 funt kawy zawiera 4 razy mniej substancji wartości pracy niż 1 funt herbaty. Ogólna względna forma wartości świata towarów
nadaje towarowi wyodrębnionemu przez nią jako ekwiwalent płótnu charakter ogólnego ekwiwalentu. Jego własna forma naturalna jest wspólną postacią wartości. W tym świecie płótno staje się więc bezpośrednio wymienialne na wszystkie inne towary. Jego cielesna postać staje się widomym wcieleniem ogólną społeczną maską wszelkiej pracy ludzkiej. Tkactwo, praca prywatna wytwarzająca płótno, posiada zarazem ogólnospołeczną formę równości z wszystkimi innymi pracami. Niezliczone równania, z których składa się ogólna forma wartości, kolejno przyrównują pracę urzeczywistnioną w płótnie do pracy zawartej w każdym innym towarze i w ten sposób czynią tkactwo ogólną formą przejawiania się pracy ludzkiej w ogóle. W ten sposób praca uprzedmiotowiona w wartości towaru jest przedstawiona nie tylko negatywnie jako praca, przy której abstrahuje się od wszystkich konkretnych form i pożytecznych właściwości rzeczywistych prac, ale wyraźnie występuje na jaw jej własna pozytywna istota. Wyraża ona sprowadzenie wszystkich rzeczywistych prac do ich wspólnego charakteru ludzkiej pracy, do wydatkowania ludzkiej siły roboczej. Ogólna forma wartości przedstawiająca produkty pracy tylko jako skrzepy niezróżnicowanej pracy ludzkiej przez samą swą budowę wskazuje, że jest społecznym wyrazem świata towarów, że więc w świecie tym ogólnoludzki charakter pracy stanowi jej specyficznie społeczny charakter. Podrozdział 2. Rozwój formy względnej i formy ekwiwalentnej w ich wzajemnym stosunku. Stopniowi rozwoju względnej formy wartości odpowiada stopień rozwoju jej formy ekwiwalentnej. Jednakże i o tym trzeba dobrze pamiętać, rozwój formy ekwiwalentnej jest tylko wyrazem i wynikiem rozwoju względnej formy wartości. Prosta lub pojedyncza względna forma wartości jakiegoś towaru czyni inny towar pojedynczym ekwiwalentem. Forma rozwinięta wartości względnej, która wyraża wartość jednego towaru we wszystkich innych towarach, nadaje im formę rozmaitych, szczególnych ekwiwalentów. Wreszcie, pewien szczególny rodzaj towaru przybiera formę ekwiwalentną, ogólną, gdyż wszystkie inne towary ustosunkowują się do niego jako do materiału wyrażającego ogólną formę wartości. W tym samym jednak stopniu, w jakim rozwija się w ogóle forma wartości, rozwija się też przeciwieństwo między obu jej biegunami, formą wartości względną, a formą ekwiwalentną. Już pierwsza forma 20 łokci płótna równa się jednemu surdutowi zawiera to przeciwieństwo, lecz nie utrwala go. Zależnie od tego, czy czytamy to równanie wprost czy wspak, każdy z towarów przeciwstawnych surdut i płótno przybiera tą względną, to znów ekwiwalentną formę wartości. Trudno tu jeszcze uchwycić biegunową przeciwstawność. W formie drugiej zawsze tylko jeden rodzaj towaru może całkowicie rozwinąć swą względną wartość. Czyli tylko on posiada rozwiniętą formę względną wartości. Dzięki temu i o tyle, że wszystkie inne towary znajdują się w stosunku do niego w formie ekwiwalentnej. Tutaj nie można już wprost przestawić obu stron równania wartościowego, jak 20 łokci płótna równa się jednemu surdutowi lub 10 funtom herbaty lub jednemu kwarterowi pszenicy itd. Nie zmieniając jego ogólnego charakteru i nie przekształcając go z formy rozwiniętej w ogólną formę wartości. Ostatnia forma, forma 3, nadaje wreszcie światu towarów ogólnospołeczną względną formę wartości. Dzięki temu i o tyle, że wszystkie objęte przez nią towary z wyjątkiem jednego są wyłączone z ogólnej formy ekwiwalentnej. Jeden towar, płótno, znajduje się przeto w formie bezpośredniej wymienialności na wszystkie inne towary, czyli w formie bezpośrednio społecznej, dzięki temu i o tyle, że wszystkie inne towary nie znajdują się w tej formie. Przypis 24.
Jakoż forma powszechnej bezpośredniej wymienialności nie zdradza na pierwszy rzut oka tego, że jest formą towarową przeciwstawną, tak samo nieodłączną od formy pozbawionej tego charakteru bezpośredniej wymienialności, jak dodatni biegun magnesu nieodłączny jest od ujemnego. Można więc wyobrażać sobie, że jest w naszej mocy nadać wszystkim towarom piętno bezpośredniej wymienialności na inne. Podobnie jak wolno sobie roić, że można wszystkich katolików zrobić papieżami. Drobnomieszczanin, który w produkcji towarowej widzi nec plus ultra ludzkiej wolności i osobistej niezależności, byłby oczywiście bardzo zadowolony, gdyby go uwolniono od ciemnych stron tej formy. W szczególności zaś od tego, że towary nie są bezpośrednio wymienialne. Na opisie tej drobnomieszczańskiej utopii polega właśnie socjalizm Proudhona, który, jak to w innym miejscu wykazałem, nie ma nawet zasługi oryginalności, gdyż na długo przed nim Gray, Bray i inni o wiele lepiej utopię tę rozwinęli. To nie przeszkadza, że takie mądrości w niektórych kołach grasują dziś pod nazwą science, nauki. Żadna szkoła nie sypała obficiej słowem science od szkoły Proudhona, gdyż wo Begriffe fechlen da stelf zur rechten Zeit ein Wort sich ein. Gdzie braknie pojęć, tam można słówko wstawić we właściwej chwili. Goethe Faust. Odwrotnie. Towar figurujący jako ogólny ekwiwalent jest wyłączony z jednolitej i dlatego ogólnej względnej formy wartości świata towarów. Gdyby płótno, to znaczy jakiś towar występujący w ogólnej formie ekwiwalentnej, uczestniczyło zarazem w ogólnej względnej formie wartości, musiałoby służyć za swój własny ekwiwalent. Otrzymalibyśmy wówczas równanie 20 łokci płótna równa się 20 łokciom płótna. Tautologię, która nie wyrażałaby ani wartości, ani jej wielkości. Aby wyrazić wartość względną ogólnego ekwiwalentu, musimy odwrócić formę 3. Ogólny ekwiwalent nie posiada wspólnej względnej formy wartości z innymi towarami, lecz wyraża swoją wartość względnie w nieskończonym szeregu wszystkich innych ciał towarów. W taki sposób rozwinięta względna forma wartości, czyli forma 2, występuje teraz jako specyficzna względna forma wartości towaru ekwiwalentu. Podrozdział 3. Przejście od ogólnej formy wartości do formy pieniężnej. Ogólna forma ekwiwalentna jest formą wartości w ogóle, może być właściwa każdemu towarowi. Z drugiej strony towar znajduje się w ogólnej formie ekwiwalentnej, formie 3. Tylko dzięki temu i o tyle, że wszystkie inne towary wykluczyły go jako ekwiwalent ze swego grona. I dopiero z chwilą, gdy to wykluczenie ostatecznie ograniczyło się do jednego specyficznego rodzaju towaru, jednolita względna forma wartości świata towarów nabiera obiektywnej trwałości i ogólnospołecznego waloru. Tak więc specyficzny rodzaj towaru, z którego formą naturalną zrasta się społecznie forma ekwiwalentna, staje się towarem pieniądzem, czyli funkcjonuje jako pieniądz. Rola ogólnego ekwiwalentu w świecie towarów staje się jego specyficzną funkcją społeczną, a w konsekwencji jego społecznym monopolem. Owo uprzywilejowane stanowisko wśród towarów, które w formie drugiej figurowały jako poszczególne ekwiwalenty płótna, a w formie trzeciej wspólnie wyrażały swą względną wartość w płótnie, zdobył sobie w rozwoju historycznym jeden towar – złoto. Podstawmy więc w formie 3 złoto za płótno, a otrzymamy tabelka. Tabelka D, forma pieniężna. Po lewej stronie 20 łokci płótna, 1 surdut, 10 funtów herbaty, 40 funtów kawy, 1 kwartier pszenicy, 1/2 tony żelaza, x towaru A równa się i po drugiej stronie 2 uncjom złota. Przy przejściu od formy 1 do formy 2 i od formy 2 do formy 3 zachodziły istotne zmiany. Natomiast forma 4 niczym się nie różni od formy 3, prócz tego, że teraz zamiast płótna złoto posiada ogólną formę ekwiwalentną. Złoto w formie 4 pozostaje tym, czym było płótno w formie 3.
ogólnym ekwiwalentem. Postęp polega na tym, że forma bezpośredniej ogólnej wymienialności, czyli ogólna forma ekwiwalentna, zrosła się obecnie mocą społecznego zwyczaju ze specyficzną formą naturalną towaru złota. Złoto tylko dlatego występuje wobec innych towarów jako pieniądz, że już przedtem występowało wobec nich jako towar. Podobnie jak wszystkie inne towary, funkcjonowało również jako ekwiwalent. Bądź jako pojedynczy ekwiwalent w odosobnionych aktach wymiany, bądź też jako poszczególny ekwiwalent obok innych towarów ekwiwalentów. Stopniowo zaczęło w większym lub szerszym zakresie funkcjonować jako ogólny ekwiwalent. Z chwilą, gdy zdobyło monopol, na to miejsce w wyrazie wartości świata towarów stało się towarem pieniądzem. I dopiero od tej chwili, gdy stało się już towarem pieniądzem, forma czwarta odróżnia się od formy trzeciej, czyli forma ogólna wartości przeistacza się w formę pieniężną. Prosty wyraz względnej wartości jakiegoś towaru, np. płótna, w towarze funkcjonującym już jako towar pieniądz, np. w złocie, stanowi formę ceny. Formą ceny płótna jest więc 20 łokci płótna równa się 2 uncjom złota lub też 2 funtom szterlingom, staje się monetarną nazwą 2 uncji złota, 20 łokci płótna równa się 2 funty szterlingi. Trudności, jakie nastręcza pojęcie formy pieniężnej, ograniczają się do zrozumienia ogólnej formy ekwiwalentnej, a więc i całej ogólnej formy wartości, formy trzeciej. Forma 3 wywodzi się z formy drugiej, rozwiniętej formy wartości, a jej elementem konstytuującym jest forma pierwsza, 20 łokci płótna równa się niski poziom baterii. Towarzysz Michał nie podłączył baterii, ale już jest dobrze. Trudności, jakie nastręcza pojęcie formy pieniężnej, ograniczają się do zrozumienia ogólnej formy ekwiwalentnej, a więc i całej ogólnej formy wartości. Forma 3 wywodzi się z formy drugiej, rozwiniętej formy wartości, a jej elementem konstytuującym jest forma pierwsza, 20 łokci płótna równa się 1 surdutowi lub x towaru A równa się y towaru B. Prosta forma towarowa jest więc zalążkiem formy pieniężnej. Rozdział 4. Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica. Towar wydaje się na pierwszy rzut oka rzeczą samą przez się zrozumiałą i trywialną. Analiza wykazuje, że jest to rzecz diabelnie zawikłana, pełna metafizycznych subtelności i kruczków teologicznych. Jako wartość użytkowa nie zawiera towar nic tajemniczego, wszystko jedno, czy spojrzę nań z tego punktu widzenia, że dzięki swym własnościom zaspokaja ludzkie potrzeby, czy z tego, że własności tych nabywa dopiero jako produkt ludzkiej pracy. Jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że człowiek działaniem swym zmienia formę materiałów dostarczonych przez przyrodę w sposób dla siebie pożyteczny. Zmieniamy na przykład formę drewna, gdy robimy z niego stół. Mimo to stół pozostaje drewnem, rzeczą bardzo zwyczajną i zmysłową, ale gdy tylko występuje jako towar, przeobraża się w rzecz jednocześnie zmysłową i nadzmysłową. Nie tylko stoi nogami na podłodze, ale stoi na głowie, przeciwstawiając się wszystkim innym towarom i wysnuwa z swej drewnianej głowy fantazje dziwniejsze, niż gdyby się puścił nagle w tany. Przypis 25. Przypomnijmy sobie, że Chiny i stoły zaczęły tańczyć w chwili, gdy reszta świata zdawała się nieruchoma. Pour encourager les autres, żeby dodać animuszu innym.
Mistyczny charakter towaru nie pochodzi więc z jego wartości użytkowej. Nie pochodzi również z treści określeń wartości, bo po pierwsze jest prawdą fizjologiczną, że wszystkie użyteczne prace, czyli czynności produkcyjne, jakkolwiek różnią się między sobą, są funkcjami ludzkiego organizmu i że każda taka funkcja, niezależnie od swej treści i formy, jest w istocie rzeczy wydatkowaniem ludzkiego mózgu, nerwów, mięśni, organów zmysłowych itd. Powtórę. O ile idzie o podstawę określającą wielkość wartości, o czas trwania tego wydatkowania, czyli o ilość pracy, to ilość jej nawet zewnętrznie różni się od jakości. We wszystkich stosunkach czas pracy niezbędny do wytworzenia środków utrzymania musiał interesować człowieka, jakkolwiek na różnych szczeblach rozwoju w niejednakowym stopniu. Przypis 26. Starożytni Germanie obliczali wielkość morga ziemi według pracy jednego dnia, skąd jego nazwa Tagwerk, także Tagwenne. Journale lub Journalis, Terra Journalis, Journalis albo Diurnalis. Wreszcie, od czasu, gdy ludzie pracują w jakikolwiek bądź sposób jedni dla drugich, praca ich przybiera też formę społeczną. Skąd więc pochodzi zagadkowy charakter produktu pracy z chwilą, gdy przybiera formę towaru? Oczywiście z tej formy właśnie. Jednakowość różnych prac ludzkich otrzymuje rzeczową postać jednakowej wartości przedmiotowej produktów pracy. Mierzenie wydatkowania ludzkiej siły roboczej czasem jego trwania przybiera postać wielkości wartości produktów pracy. Wreszcie stosunki wzajemne wytwórców stwierdzające owe społeczne znamiona ich prac przybierają formę społecznego stosunku między produktami pracy. Tajemniczość formy towarowej polega więc po prostu na tym, że odzwierciedla ona ludziom społeczny charakter ich własnej pracy jako przedmiotowy charakter samych produktów pracy, jako społeczne własności naturalne tych rzeczy. Dlatego też społeczny stosunek wytwórców do pracy ogólnej występuje jako istniejący poza nimi społeczny stosunek przedmiotów. Dzięki temu quo produkty pracy stają się towarami, rzeczami zarazem zmysłowymi i nadzmysłowymi, społecznymi. Podobnie oddziaływanie świetlne jakiejś rzeczy na nerw wzrokowy nie przejawia się jako subiektywne pobudzenie samego nerwu, lecz jako przedmiotowa forma rzeczy na zewnątrz oka. Ale przy widzeniu światło pada naprawdę z jednej rzeczy, przedmiotu zewnętrznego, na inną rzecz, na oko. Jest to fizyczny stosunek między fizycznymi rzeczami. Natomiast forma towarowa i stosunek wartościowy produktów pracy, w którym ona znajduje wyraz, nie ma absolutnie nic wspólnego z ich fizyczną naturą i z wynikającymi z niej rzeczowymi stosunkami. To tylko określony stosunek społeczny między samymi ludźmi przyjmuje tu dla nich ułudną postać stosunku między rzeczami. Aby więc znaleźć analogię, trzeba się przenieść w mgławicę świata religii. Tu produkty ludzkiej głowy wydają się obdarzone własnym życiem, samodzielnymi postaciami pozostającymi w stosunkach z sobą i z ludźmi. Podobnie dzieje się w świecie towarów z produktami ludzkiej ręki. Nazywam to fetyszyzmem, który przylgnął do produktów pracy, odkąd są wytwarzane jako towary i jest nieodłączny od produkcji towarowej. Ten fetyszystyczny charakter świata towarów wynika, jak to już wykazała poprzedzająca analiza, z szczególnego społecznego charakteru pracy wytwarzającej towary. Przedmioty użytkowe tylko dlatego stają się w ogóle towarami, że są produktami niezależnie od siebie wykonywanych prac prywatnych. Ogół tych prac prywatnych tworzy ogólną pracę społeczną, ponieważ wytwórcy nawiązują z sobą społeczną styczność dopiero przez wymianę produktów w swej pracy. Specyficznie społeczne znamiona ich prywatnych prac ujawniają się dopiero w obrębie tej wymiany.
Inaczej mówiąc, dopiero przez stosunki, jakie wymiana stwarza między produktami pracy, a za ich pośrednictwem między wytwórcami. Prace prywatne występują jako człony ogólnej pracy społecznej. Wytwórcom wydają się społeczne stosunki ich prac prywatnych nie tym, czym są, to znaczy nie bezpośrednio społecznymi stosunkami osób w samych ich pracach, lecz raczej rzeczowymi stosunkami osób i społecznymi stosunkami rzeczy. Produkty pracy dopiero w obrębie wymiany uzyskują społecznie jednakowy byt przedmiotowy jako wartości, odrębny od ich wielokształtnego bytu zmysłowego, który posiadają jako przedmioty użytkowe. To rozdwojenie produktów pracy na rzecz użyteczną i na rzecz wartość dokonuje się w praktyce dopiero z chwilą, gdy wymiana osiągnęła już dość szeroki zakres i znaczenie, tak aby rzeczy użyteczne były produkowane na wymianę, aby więc charakter wartościowy tych rzeczy już przy samej ich produkcji był brany pod uwagę. Od tej chwili prywatne prace wytwórców nabierają istotnie dwoistego charakteru społecznego. Z jednej strony, jako określone prace użyteczne, muszą zaspokajać pewną określoną potrzebę społeczną i w ten sposób wykazywać się jako człony pracy ogólnego, samorzutnie powstałego systemu społecznego podziału pracy. Z drugiej strony, zaspokajają różnorodne potrzeby samych wytwórców jedynie dzięki temu, że każda użyteczna praca prywatna może być wymieniona na każdą innego rodzaju użyteczną pracę prywatną. Posiada więc równy jej walor. Równość prac różniących się, toto Coelho, o całe niebo, od siebie polegać może jedynie na abstrahowaniu od ich rzeczywistej nierówności, na sprowadzeniu ich do wspólnej im cechy, którą posiadają jako wydatkowanie ludzkiej siły roboczej. Jako abstrakcyjnie ludzka praca w mózgu prywatnych wytwórców, ten dwoisty charakter społeczny ich prac prywatnych znajduje odbicie w tych tylko formach, które występują w stosunkach praktycznych. W wymianie produktów społecznie użyteczny charakter ich prac prywatnych w tej formie, że produkt pracy musi być użyteczny i to dla innych, a społeczny charakter równości różnorodnych prac w formie wspólnego charakteru wartościowego tych różnych pod względem materialnym rzeczy, jakimi są produkty pracy. Ludzie zestawiają więc produkty swojej pracy jako wartości nie dlatego, że traktują te rzeczy jedynie jako rzeczowe łupiny kryjące jednakową pracę ludzką, lecz odwrotnie, przyrównując w wymianie swe różnorodne produkty jako wartości, ustalają przez to jednakowość swych różnych prac jako pracy ludzkiej, nie wiedzą o tym, ale czynią to. Przypis 27. Jeżeli więc Galiani mówi, wartość jest to stosunek między dwiema osobami, la richesa e una ragiona tre dua persona, to powinien by dodać stosunek ukryty pod rzeczową osłoną. Wartość nie ma więc na czole napisu głoszącego, czym jest. Co więcej, wartość przeobraża każdy produkt pracy w społeczny hieroglif. Później ludzie starają się odcyfrować znaczenie hieroglifu, odkryć tajemnicę swego własnego społecznego produktu, gdyż określenie przedmiotów użytku jako wartości jest tak samo społecznym produktem ludzi jak mowa. Późno dokonane odkrycie naukowe, że produkty pracy są wartościami tylko jako rzeczowe wyrazy pracy ludzkiej zużytej na ich wykonanie, stanowi epokę w historii rozwoju ludzkości, bynajmniej jednak nie odziera społecznych znamion pracy z ich rzeczowych pozorów. To, co dotyczy tylko tej szczególnej formy produkcji, jaką jest produkcja towarowa, mianowicie, że specyficznie społeczny charakter wzajemnie od siebie niezależnych prac prywatnych polega na tym, iż jako ludzka praca są sobie równe, co występuje na jaw wartości produktów pracy. To właśnie ludziom usidłanym przez stosunki produkcji towarowej wydaje się zarówno przed owym odkryciem, jak i po nim, równie niezmiennie jak to, że choć nauka rozłożyła powietrze na jego składniki, jego fizykalna, cielesna postać pozostała niezmieniona. Wymieniających produkty interesuje w praktyce przede wszystkim pytanie, ile cudzych produktów otrzymają za własny produkt, a w jakiej proporcji produkty są wymieniane. Z chwilą, gdy te proporcje
nabyły pewnej uświęconej przez zwyczaj stałości, wydaje się, jakoby wynikały z samej natury produktów pracy. Tak, iż na przykład jedna tona żelaza i dwie uncje złota tak samo są sobie równe co do wartości jak jeden funt żelaza i jeden funt złota. Pomimo swych odmiennych własności fizycznych i chemicznych są równe co do ciężaru. Wartościowy charakter produktów pracy utrwala się faktycznie dopiero w ich działaniu jako wielkości wartości. Wielkości te zmieniają się ciągle, niezależnie od woli, świadomości i działania osób wymieniających. Własny ruch społeczny tych osób przybiera w ich oczach postać ruchu rzeczy, pod którego kontrolą się znajdują, zamiast samego kontrolować. Dopiero na szczeblu zupełnie rozwiniętej produkcji towarowej wyrasta z samego doświadczenia naukowe zrozumienie tego, że prace prywatne wykonywane niezależnie od siebie, ale wszechstronnie współzależne, jako samorzutnie powstałe człony społecznego podziału pracy, ustawicznie sprowadzane są do swej społecznie proporcjonalnej miary, albowiem w przypadkowych i wciąż zmieniających się stosunkach wymiennych ich produktów czas społecznie niezbędny do wytworzenia ich zawsze daje o sobie znać z przemożoną siłą władczego prawa przyrody. Podobnie jak prawo ciężkości, gdy się komuś dom nad głową zawali. Przypis 28. Cóż mamy pomyśleć o prawie, które może sobie torować drogę jedynie poprzez periodyczne przewroty? Jest to po prostu prawo przyrody oparte na nieświadomości tych, poprzez których działa. Friedrich Engels, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomii. Określanie wielkości wartości przez czas pracy jest więc tajemnicą ukrytą pod postacią ruchu wartości towarów występujących wobec siebie w określonym stosunku. Odsłonięcie tej tajemnicy znosi pozór czysto przypadkowego określania wielkości wartości produktów pracy, bynajmniej jednak nie usuwa ich rzeczowej formy. Rozmyślanie nad formami życia ludzkiego, a więc też ich naukowa analiza, kroczy w ogóle drogą wprost przeciwną niż rzeczywisty rozwój. Zaczyna się post festum, a więc od gotowych wyników procesu rozwojowego. Formy, które nadają produktom pracy piętno towarów, a więc stanowią przesłanki cyrkulacji towarowej, nabrały trwałości naturalnych form życia społecznego, zanim jeszcze ludzie spróbowali zdać sobie sprawę nie z historycznego charakteru tych form, które wydają im się już niezmienne, lecz z ich treści. Toteż dopiero analiza cen towarów doprowadziła do określenia wielkości wartości i dopiero wspólny pieniężny wyraz towarów do ustalenia ich charakteru wartościowego. Ale właśnie ta zakończona forma świata towarów, forma pieniężna, zamiast ujawniać, zarzuca rzeczową zasłonę na społeczny charakter prac prywatnych, a więc na społeczne stosunki prywatnych pracowników. Gdy mówię, że surtut, buty i tak dalej ustosunkowują się do płótna jako do ogólnego ucieleśnienia abstrakcyjnie ludzkiej pracy, dziwaczność tego wyrażenia rzuca się w oczy. Gdy jednak producenci surduta, butów i tak dalej zestawiają te towary z płótnem albo, co wcale sprawy nie zmienia, ze złotem lub srebrem jako z ogólnym ekwiwalentem, stosunek ich prywatnych prac do ogólnej pracy społecznej przedstawia się im właśnie w tej cudacznej formie. Kategorie burżuazyjnej ekonomii politycznej są takimi właśnie formami. Są to formy myśli mające społeczny, a więc obiektywny walor dla stosunków produkcji, tego historycznie określonego społecznego sposobu produkcji, jakim jest produkcja towarowa. Cały mistycyzm świata towarów, cała ta mgła tajemniczości i czarów otaczająca produkty pracy w produkcji towarowej pierzchnie więc od razu, gdy przejdziemy do innych form produkcji. Ponieważ ekonomia polityczna lubi Robinsonady, przypis 29. Nawet Ricardo nie obył się bez Robinsonady. Pierwotnemu rybakowi i myśliwemu każe on natychmiast jako posiadaczom towarów
wymieniać ryby na zwierzynę w stosunku do czasu pracy uprzedmiotowionego w tych wartościach wymiennych. Przy tej sposobności popełnia ten anachronizm, że pierwotny rybak i myśliwy dla obliczenia udziału wartości swych narzędzi pracy, wartości zdobyczy posługuje się tablicami wyliczeniowymi używanymi w roku 1817 na giełdzie londyńskiej. Paralelogramy pana Owena są, zdaje się, jedyną formą społeczeństwa znaną mu poza społeczeństwem burżuazyjnym. Karl Marx zur Kritik der politischen Ökonomie. Odwiedźmy więc naprzód Robinsona na jego wyspie. Choć bardzo skromny z natury, ma jednak różne potrzeby, które musi zaspokoić, musi więc wykonywać różnego rodzaju użyteczne prace. Majstrować narzędzia, robić meble, oswajać lamy, łowić ryby, polować itd. Nie mówimy tu o modlitwie i tym podobnym, bo nasz Robinson znajduje w nich przyjemność i traktuje takie czynności jako wytchnienie. Mimo różnorodności swych czynności wytwórczych wie on, że są to tylko różne formy działania tego samego Robinsona, a więc rozmaite rodzaje ludzkiej pracy. Sama konieczność zmusza go do ścisłego rozdzielenia swego czasu między różne zajęcia. To, czy jedno zajęcie zajmie w ogólnej sumie jego pracy mniej, inne więcej czasu, zależy jedynie od mniejszych lub większych trudności, które trzeba pokonać, żeby osiągnąć zamierzony efekt użyteczny. Uczy go tego doświadczenie i nasz Robinson, który z rozbitego okrętu ocalił zegarek, księgę główną, pióro i atrament, jako prawdziwy Anglik zaczyna niebawem prowadzić księgi handlowe swego gospodarstwa. Jego inwentarz zawiera spis przedmiotów użytkowych, które posiada, spis różnych czynności potrzebnych do wytworzenia tych przedmiotów, wreszcie przeciętny czas pracy zużyty na wytworzenie określonych ilości tych różnych produktów. Wszystkie stosunki między Robinsonem a rzeczami składającymi się na stworzone przez niego samego bogactwo są tak proste i przejrzyste, że nawet pan M. Wirth mógłby je zrozumieć bez szczególnego wysiłku umysłowego. A jednak wszystkie istotne znamiona wartości są już w tych stosunkach zawarte. Więc to zdjęcie z Karolem Marksem, jest to w Trewirze w Muzeum Karola Marksa, w domu, w którym Karol Marks się urodził i wychował. Zdjęcie robione chyba w roku 2017, czyli 4 lata temu. Przenieśmy się teraz ze słonecznej wyspy Robinsona w mroki europejskiego średniowiecza. Zamiast niezależnego człowieka spotykamy tu samych zależnych chłopów poddanych i panów wasali i seniorów świeckich i klechów. Osobista zależność cechuje stosunki społeczne produkcji materialnej i wszystkie oparte na niej dziedziny życia. Ale właśnie dlatego, że podstawę społeczną tworzą stosunki osobistej zależności, prace i ich produkty nie potrzebują przybierać fantastycznej postaci odmiennej od ich rzeczywistej istoty. Znajdują swe miejsce w mechanizmie społecznym jako posługi i daniny w naturze. Naturalna forma pracy, jej charakter szczególny, a nie ogólny, jak w produkcji towarowej, jest tu jej formą bezpośrednio społeczną. Pańszczyznę tak samo się mierzy czasem pracy, jak pracę wytwarzającą towary, ale każdy chłop pańszczyźniany wie, że pracując na pańskim oddał panu określoną ilość
swej osobistej siły roboczej. Przypadające klesze dziesięcina jest bardziej namacalna od jego błogosławieństwa. Cokolwiek byśmy więc sądzili o maskach, w jakich ludzie występują tu wobec siebie, w każdym razie społeczne stosunki ludzi w wykonywanych przez nich pracach ujawniają się jako ich własne osobiste stosunki, a nie są przyobleczone w szatę społecznych stosunków rzeczy, produktów pracy. Dla rozpatrywania pracy wspólnej, to znaczy bezpośrednio uspołecznionej, nie potrzebujemy cofać się do pierwotnej jej formy, którą spotykamy w zaraniu dziejów wszystkich ludów cywilizowanych. Przypis 30. Śmieszny jest przesąd rozpowszechniany w ostatnich czasach, jakoby forma pierwotnej wspólnoty była formą specyficznie słowiańską, czy nawet wyłącznie rosyjską. Jest to forma prastara, którą spotykamy u Rzymian, Germanów, Celtów, forma, która rozliczne okazy znaleźć możemy jeszcze dziś u Hindusów, jakkolwiek nieraz tylko w stanie szczątkowym. Bliższe zbadanie azjatyckich, w szczególności zaś hinduskich form wspólnej własności wykazałoby, jak z rozmaitych form pierwotnej własności wspólnej wynikają rozmaite formy jej rozkładu. Tak na przykład można wyprowadzić rozmaite szczególne typy własności prywatnej u Rzymian i Greków z różnych form hinduskiej wspólnoty. Karl Marx zur Kritik Kritik der politischen Ökonomii. Inny bliższy nam przykład przedstawia patriarchalna wiejska produkcja rodziny chłopskiej, która wytwarza na własne potrzeby zboże, bydło, przędzę, płótno, odzież itd. Te rozmaite przedmioty są w oczach rodziny rozmaitymi produktami jej rodzinnej pracy, ale jeden w stosunku do drugiego nie występują jako towary. Różne prace wytwarzające te produkty, uprawa roli, hodowla bydła, przędzenie, tkanie, szycie itd. są w swej naturalnej formie czynnościami społecznymi, gdyż są czynnościami rodziny posiadającej swój własny, samorzutny podział pracy. Podobnie jak ma go produkcja towarowa. Różnice wieku i płci oraz naturalne warunki pracy zależne od pory roku regulują podział pracy w rodzinie i czas pracy każdego z jej członków. Lecz wydatkowanie indywidualnej siły roboczej mierzone przez czas pracy siłą rzeczy występuje tu jako społeczny oznacznik samych prac, gdyż indywidualne siły robocze z natury rzeczy działają tu tylko jako organy wspólnej siły roboczej rodziny. Wyobraźmy sobie wreszcie na odmianę związek wolnych ludzi pracujących przy pomocy wspólnych środków produkcji i świadomie wydatkujących swe liczne indywidualne siły robocze jako jedną społeczną siłę roboczą. Wszystkie znamiona cechujące pracę Robinsona powtarzają się tutaj tylko już nie indywidualnie, lecz społecznie. Wszystkie produkty Robinsona były wyłącznie jego osobistymi produktami i dlatego były bezpośrednio przedmiotami jego użytku. Globalny produkt związku jest produktem społecznym. Część tego produktu służy nadal jako środek produkcji i ta część pozostaje społeczna, ale inna część jest spożywana przez członków związku jako środek utrzymania. Tę część muszą więc podzielić między siebie. Sposób tego podziału będzie się zmieniał, zależnie od szczególnego charakteru społecznego organizmu wytwórczego i od odpowiedniego historycznego poziomu rozwoju wytwórców. Tylko dla porównania z produkcją towarową, załóżmy, że udział każdego wytwórcy w środkach spożycia jest określony przez czas jego pracy. W ten sposób czas pracy odgrywałby dwojaką rolę. Jego podział według społecznego planu utrzymuje właściwą proporcję między różnymi funkcjami roboczymi a różnymi potrzebami. Z drugiej strony czas pracy służy jednocześnie za miernik indywidualnego udziału wytwórcy w pracy zbiorowej, a więc też jego udziału w części zbiorowego produktu przeznaczonej do spożycia indywidualnego. Społeczne stosunki między ludźmi, ich pracami, ich produktami, ich pracy są tutaj i w produkcji, i przy podziale proste i przejrzyste. Dla społeczeństwa wytwórców towarów, w którym
Ogólnospołeczny stosunek produkcyjny polega na tym, że wytwórcy odnoszą się do swych produktów jako do towarów, czyli do wartości, i w tej rzeczowej formie porównują swe prywatne prace jako jednakową pracę ludzką dla społeczeństwa. Takiego chrześcijaństwo z jego kultem abstrakcyjnego człowieka, zwłaszcza w jego burżuazyjnych odmianach rozwojowych, jak protestantyzm, deizm itd., stanowi najodpowiedniejszą formę religii. Przy takim sposobie produkcji, jak staroazjatycki, starożytny i tym podobne, przeistoczenie produktów towar, a więc też istnienie człowieka jako producenta towarów, odgrywał rolę podrzędną, coraz bardziej jednak zyskuje na znaczeniu w miarę jak społeczności te wchodzą w stadium upadku. Właściwe ludy kupieckie żyją jedynie w szczelinach świata starożytnego, jak bogowie Epikura lub jak Żydzi w porach społeczeństwa polskiego. Owe starożytne społeczne organizmy wytwórcze są bez porównania prostsze i przejrzyste od burżuazyjnego, lecz podstawą ich jest bądź niedojrzałość osobnika ludzkiego, który jeszcze nie zerwał pępowiny łączącej go pierwotną więzią gatunku z innymi, bądź prosty stosunek panowania i poddaństwa. Warunkiem istnienia tych społeczeństw jest niski stopień rozwoju sił produkcyjnych, pracy i wynikające stąd spętanie człowieka przez proces wytwarzania życia materialnego, a więc ciasny zakres stosunków ludzi pomiędzy sobą i ludzi z przyrodą. To rzeczywiste spętanie znajduje ideowe odbicie w dawnych religiach ludowych z ich kultem przyrody. Religijny odblask rzeczywistego świata może w ogóle zniknąć dopiero wtedy, gdy stosunki praktycznego, powszedniego życia będą przejrzyście występowały przed człowiekiem w jego codziennym bycie jako rozumne stosunki ludzi między sobą i do przyrody. Ukształtowanie społecznego procesu życiowego, czyli materialnego procesu produkcji, dopiero zrzuci z siebie zasłonę mistycznych mgieł, gdy stanie się dziełem swobodnie zrzeszonych ludzi i znajdzie się pod ich świadomą, planową kontrolą, co jednak wymaga takiej materialnej podstawy społeczeństwa, czyli szeregu materialnych warunków bytu, które ze swej strony są samorzutnym wytworem długiego i bolesnego rozwoju dziejowego. Ekonomia polityczna, przypis 31. Trzecia i czwarta księga tego dzieła wykażą braki w dokonanej przez Ricarda analizie wielkości wartości, a jest to najlepsza z dotychczasowych analiz. Co się zaś tyczy wartości w ogóle, klasyczna ekonomia polityczna nigdzie nie odróżnia wyraźnie i z pełną świadomością pracy znajdującej wyraz w wartości od tejże pracy wyrażonej przez wartość użytkową jej produktu. Oczywiście, że w istocie czyni ona tę różnicę, skoro rozpatruje pracę raz pod względem ilości, to znów pod względem jakości. Ale nie przychodzi jej do głowy, że czysto ilościowa różnica między pracami ma za przesłankę ich jakościową jedność, czyli równość, a więc sprowadzenie ich do abstrakcyjnie ludzkiej pracy. Ricardo na przykład oświadcza, że zgadza się ze słowami Destuta de Tracy, gdy ten mówi: skoro jest rzeczą pewną, że jedynie nasze uzdolnienia fizyczne i umysłowe stanowią nasze pierwotne bogactwo, zastosowanie tych uzdolnień, praca jakiegoś rodzaju jest naszym pierwotnym skarbem. Przez to zastosowanie stwarzamy wszystkie rzeczy, które zwiemy bogactwami. Prócz tego pewne jest, że wszystkie owe rzeczy przedstawiają tylko tę pracę, która je stworzyła, i jeżeli posiadają wartość lub nawet dwie różne wartości, mogą posiadać takową tylko jako pochodną wartości pracy, której są wynikiem. De studi de Tracy elements d'idéologie 4e et 5e partie z Paryż 1826. Ricardo, The Principles of Political Economy, London 1821.
Zaznaczamy tylko, że Ricardo wkłada w słowa Destuta sens głębszy własny. Destut mówi wprawdzie z jednej strony, że wszystkie rzeczy tworzące bogactwo reprezentują pracę, która je stworzyła. Z drugiej jednak strony powiada, że otrzymują one swoje dwie wartości różne, wartość użytkową i wartość wymienną, od wartości pracy. W ten sposób stacza się do poziomu płytkiej ekonomii wulgarnej, która z góry przyjmuje wartość pewnego towaru, w tym wypadku pracy, aby potem określić przez nią wartość innych towarów. Natomiast Ricardo czyta go w ten sposób, jak gdyby wartość zarówno użytkowa, jak wymienna reprezentowała jego zdaniem pracę, nie wartość pracy. Sam Ricardo jednak tak niedostatecznie rozróżnia dwoisty charakter pracy, reprezentowanej w dwojakiej postaci, że w całym rozdziale wartość i bogactwo, ich odmienne właściwości, musi borykać się z banałami takiego J.B. Saya. To też jest Jean-Baptiste Saya. To też jest w końcu bardzo zdziwiony, że Destut zgadza się z nim wprawdzie, o ile idzie o pracę jako źródło wartości, lecz mimo to zgadza się także z Sayem, o ile idzie o pojęcie wartości. Ekonomia polityczna dokonała wprawdzie, choć nie w pełni, rozbioru wartości i jej wielkości i ujawniła treść ukrytą w tych formach, nigdy jednak nie postawiła nawet pytania, dlaczego ta treść przybiera taką formę. Dlaczego więc praca znajduje wyraz wartości, a jej ilość mierzona czasem pracy wielkości wartości produktu pracy? Przypis 32. Jest to jeden z głównych braków klasycznej ekonomii politycznej, że nie zdołała nigdy z analizy towaru, w szczególności zaś z analizy wartości towaru, wyprowadzić formy wartości, która czyni z niej właśnie wartość wymienną. Właśnie najlepsi jej przedstawiciele, jak A. Smith i Ricardo, traktują formę wartości jako coś zupełnie obojętnego i obcego samej istocie towaru. Przyczyna tkwi nie tylko w tym, że uwagę ich zaprząta całkowicie rozbiór wielkości wartości. Przyczyna jest głębsza. Forma wartości produktu pracy jest najbardziej abstrakcyjną, lecz też najogólniejszą formą burżuazyjnego sposobu produkcji. Przy czym forma ta charakteryzuje ten sposób produkcji jako szczególny rodzaj produkcji społecznej, zarazem więc charakteryzuje go historycznie. Jeżeli tedy traktujemy jako wieczną, naturalną formę produkcji społecznej, to z konieczności pomijamy też specyficzne osobliwości formy wartości, a więc formę towaru, w dalszym zaś rozwoju formy pieniężnej, formy kapitału itd. Dlatego też u ekonomistów zupełnie zgodnych z sobą co do mierzenia wielkości wartości czasem pracy spotykamy najprzeróżniejsze i najbardziej ze sobą sprzeczne wyobrażenia o pieniądzu, to znaczy zakończonej postaci ogólnego ekwiwalentu. Uderza to na przykład w traktowaniu bankowości, w której to dziedzinie niedaleko można zajechać na banalnych definicjach pieniądza. Z przeciwstawienia się temu powstał więc odnowiony merkantylizm, Ganilch i tak dalej, który w wartości widzi tylko formę społeczną, a właściwie tylko jej bezcielesny pozór. Chcę tu raz na zawsze wyjaśnić, że przez klasyczną ekonomię polityczną rozumiem całą ekonomię, poczynając od W. Petiego, który bada całokształt burżuazyjnych stosunków produkcji w ich związku wewnętrznym, w przeciwieństwie do ekonomii wulgarnej, która drepce jedynie w kręgu związków pozornych, która w celu popularnego wytłumaczenia najordynarniejszych, rzec można, zjawisk i na domowy użytek burżua przeżywa wciąż na nowo materiał od dawna już przerobiony przez ekonomię naukową. A poza tym ogranicza się do tego, że zamyka w pedantyczny system i jako wieczne prawdy ogłasza banalne, błogie wyobrażenie reprezentanta burżuazyjnej produkcji o własnym najlepszym ze światów. W
Formuły, które na pierwszy rzut oka zdradzają, że właściwe są takiej formacji społecznej, w której jeszcze proces produkcji rządzi ludźmi, a nie człowiek procesem produkcji. Wydają się ich burżuazyjnej świadomości koniecznością równie naturalną i oczywistą jak sama praca produkcyjna. Dlatego też Dlatego też burżuazyjna ekonomia polityczna traktuje przedburżuazyjne formy społecznego organizmu produkcyjnego mniej więcej tak samo, jak ojcowie kościoła traktują religie przedchrześcijańskie. Przypis 33. Ekonomiści postępują w osobliwy sposób, znają tylko dwa rodzaje instytucji – sztuczne i naturalne. Instytucje feudalizmu są sztuczne, instytucje burżuazji – naturalne. Podobni są w tym do teologów, którzy także odróżniają dwa rodzaje religii. Każda religia, która nie jest ich religią, jest ludzkim wymysłem, podczas gdy ich religia jest objawieniem boskim. Tak więc była kiedyś historia, ale dziś już jej nie ma. Karl Marx, Misère de la philosophie, réponse à la philosophie de la misère par M. Proudhon. 1847. Prawdziwie śmieszny jest pan Bastiat, który sobie wyobraża, że starożytni Grecy i Rzymianie żyli wyłącznie z rabunku. Jeżeli się jednak w ciągu wielu stuleci żyje z rabunku, trzeba, żeby stale było coś do rabowania, albo żeby przedmiot rabunku wciąż się odtwarzał. Wygląda więc na to, że Grecy i Rzymianie także mieli jakiś proces produkcji, czyli jakąś ekonomikę, która w taki sam sposób stanowiła materialne podłoże ich świata, jak ekonomika burżuazyjna stanowi podłoże dzisiejszego. A może Bastiat chce powiedzieć, że sposób produkcji oparty na pracy niewolniczej opiera się na systemie rabunku. W takim razie wkracza na niebezpieczne tory. Jeżeli taki olbrzym myśli jak Arystoteles mylił się w ocenie pracy niewolniczej, skąd pewność, że taki karzeł ekonomii jak Bastiat nie błądzi w ocenie pracy najemnej? Korzystam ze sposobności, aby krótko odeprzeć zarzut, który po ukazaniu się mej pracy, przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, uczynił mi pewien niemiecki dziennik wychodzący w Ameryce. O moim poglądzie, że określony sposób produkcji i odpowiednio z nim związane stosunki produkcji, krótko mówiąc, ekonomiczna struktura społeczeństwa stanowi realną podstawę, na której wznosi się nadbudowa prawna i polityczna i której odpowiadają określone formy świadomości społecznej, że sposób produkcji życia materialnego warunkuje społeczne, polityczne i duchowe procesy życiowe w ogóle. Powiedziano tam, że jest to wprawdzie słuszne w odniesieniu do dzisiejszego świata, w którym dominują interesy materialne, ale nie dla średniowiecza, gdzie dominował katolicyzm, ani dla Aten i Rzymu, gdzie dominowała polityka. Przede wszystkim dziwne jest łaskawe przypuszczenie, jakoby komukolwiek nieznane były te oklepane frazesy o średniowieczu i świecie starożytnym. Jedno jest oczywiste, ani średniowiecze nie mogło żyć samym katolicyzmem, ani świat starożytny samą polityką. Wręcz odwrotnie, sposób, w jaki zdobywały to, co potrzebne do życia, wyjaśnia, dlaczego tu polityka, a tam katolicyzm odgrywał główną rolę. Niewiele trzeba zresztą mieć wiadomości na przykład z historii Rzeczypospolitej Rzymskiej, aby wiedzieć, że jej ukrytą historią stanowi historia własności ziemskiej. Skądinąd już Don Quixote odpokutował zamylny pogląd, jakoby błędne rycerstwo dawało się jednakowo pogodzić z wszystkimi ekonomicznymi formami społeczeństwa. Między innymi nudna i jałową
jałowa kłótnia o rolę przyrody w tworzeniu wartości wymiennej świadczy, do jakiego stopnia wzrok części ekonomistów jest zaćmiony przez fetyszyzm nieodłączny dla świata towarów, czyli przez przedmiotowe pozory społecznych określeń pracy. Ponieważ wartość wymienna jest pewnym społecznym sposobem wyrażania pracy zużytej na wytworzenie danej rzeczy, nie może ona zawierać więcej substancji naturalnej niż na przykład kurs dewiz. Ponieważ forma towarowa jest najogólniejszą, najmniej rozwiniętą formą burżuazyjnej produkcji, występującą dlatego wcześnie, jakkolwiek w sposób nie tak przemożny, a przez to charakterystyczny jak dziś, przeto jej fetyszystyczny charakter jest jeszcze stosunkowo przejrzysty. Przy konkretniejszych formach znika nawet ten pozór prostoty. Skąd bowiem płyną złudzenia systemu monetarnego? Z tego, że nie dostrzegał on, że złoto i srebro wyobrażają jako pieniądz pewien społeczny stosunek produkcji, ale w formie rzeczy naturalnych o osobliwych własnościach społecznych. A nowoczesna ekonomia, która z pogardliwym uśmiechem spogląda na system monetarny, czy nie chwytamy jej na fetyszyzmie, gdy traktuje o kapitale, czyż to tak dawno znikło fizjokratyczne złudzenie, że renta gruntowa wyrasta z ziemi, a nie ze społeczeństwa? Aby jednak nie uprzedzać faktów, poprzestaniemy teraz na jeszcze jednym przykładzie dotyczącym samej formy towarowej. Gdyby towary mogły przemawiać, powiedziałyby: nasza wartość użytkowa interesuje zapewne człowieka, nie dotyczy jednak nas jako rzeczy. Jako rzeczy posiadamy natomiast wartość. Odnosimy się do siebie nawzajem tylko jako wartości wymienne. Jak to widać z naszego ruchu jako rzeczy towarów. Posłuchajmy tylko, jak dusza towaru obwieszcza ustami ekonomisty. Wartość wymienna jest własnością rzeczy, bogactwo, wartość użytkowa, własnością człowieka. Wartość w tym znaczeniu zakłada koniecznie wymianę, bogactwo nie. Przypis 34. Value is a property of things, riches of men. Value in this sense necessarily implies exchange. Riches do not. Observation on certain verbal disputes in political economy, particularly relating to value and to demand and supply. London 1821. Bogactwo, wartość użytkowa jest atrybutem człowieka. Wartość atrybutem towarów. Człowiek lub społeczność jest bogata, perła lub diament są wartościowe. Perła albo diament mają wartość jako perła albo diament. Przypis 35. Rich are the attribute of man, value is the attribute of commodities. A man or a commodity is rich, a pearl or diamond is valuable. A pearl or diamond is valuable as a pearl or diamond. S. Bailey, A Critical Dissertation. Dotychczas żaden chemik nie odkrył wartości wymiennej w perle lub w diamencie. Jednakże ekonomiści, odkrywcy też tej chemicznej substancji, którzy roszczą sobie szczególną pretensję do głębi krytycznej, uważają, że wartość użytkowa rzeczy jest niezależna od ich rzeczowych własności, natomiast wartość jest im właściwa jako rzeczą. A utwierdza ich w tym mniemaniu osobliwa okoliczność, że wartość użytkowa rzeczy istnieje dla człowieka bez wymiany, a więc w bezpośrednim stosunku między człowiekiem a rzeczą. Gdy odwrotnie, wartość ujawnia się tylko w wymianie, to znaczy w procesie społecznym, komuż nie stanie tutaj w pamięci poczciwy Dogberry i lekcja, jaką daje stróżowi nocnemu Seacole'owi. Być pięknym mężczyzną to dar fortuny, ale umiejętność czytania i pisania to dar przyrodzony. Przypis 36. Autor Observations i S. Bailey oskarżają Ricarda, że przemienił wartość wymienną z czegoś tylko względnego w coś absolutnego. Przeciwnie, sprowadził on pozorną względność, która jest udziałem tych rzeczy, np. perły i diamentu, jako wartości wymiennych do ukrytego za tym pozorem prawdziwego stosunku ich do ich względności jako jedynie wyrazów
ludzkiej pracy. Jeżeli uczniowie Ricarda odpowiedzieli Bailey'owi grubiańsko, lecz nie przekonywująco, to tylko dlatego, że u samego Ricarda nie znaleźli klucza do zrozumienia wewnętrznego związku między wartością a formą wartości, czyli wartością wymienną. Koniec. Rozdział drugi, proces wymiany, ale to już następnym razem.